Grand finale. Nie wiem, czemu za każdym razem, kiedy patrzę, jak robić czarny ekran na nagraniu, ale musi tak być. Okej? Okay? Grand finale. Ocenienie levele. 7 leveli. Wszystko szybko robimy miazgę po prostu. Nie bawimy się w żadne duperelki, nowe poznawanie rzeczy, chociaż nie wiem, czy rozdawiam punkty. Dokładnie rozdawiam punktów. Improved by study loading, double confirm fountains, jungle lumberjack. Przepraszam, zaczynam po prostu robić z siebie idiotę przez to, że przed chwilą gadałem z rodzinką i tam robiliśmy z siebie zwierzęta. Co bym chciał zrobić? Może szybsza balista, żeby była? Jeszcze więcej ziomów, żeby mógł robić? Tak, to będzie dobry plan. Oraz mocniejszego Lumber Dwarfa, żeby zdobyć mocniej pieniądze, ale pewnie też moją dżemę rozdać. Ale piękny zamek, mój. To jest mój zamek. Więc cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Jeszcze jeden gold? Jeden gold? Jeden! Dawaj, jeden, tylko jeden potrzebuję. Dziękuję. Shrine, 5 milionów. I teraz potrzebuję szybko pieniądze na nasze wojska. O, patrz, jak szybko nagle golda przyszło. Jezu, jak golda wpadło! Opłaciło się w to zainwestować. Ile z tego drewna hajsu przychodzi teraz? Holy Jesus! Okej, okay, balisty. Niech zaatakują, trzeba być ten improved ballist time, tak? Okej, okay, teraz tutaj niech sobie przejść do przodu troszeczkę. Można tam im pomóc, cyk, cyk. Jeden mili, balista. Bo to jakieś czerwone psosmoko cerberusy atakują. Tyk, pyk, pyk. Wydaje mi się, że teraz mogę wspomnieć tylko i wyłącznie w nich. A, nie, jeszcze na górze trzeba pomóc, żeby troszeczkę było szybciej zbierane. To wszystko musi zostać szybciej zbierane. Teraz tego rozwiniemy, teraz tu, zobaczcie, jak hajsu wypada. Teraz tutaj balista będzie, pyk. Okej, okay, akurat balistę walnąłem w momencie, kiedy zaczęło wszystko się uspokajać. Bardzo dobry timing. Puszczam raz kolejną falę, bo ja się nie boję, ja się tutaj niczego nie boję. Więc czemu miałbym tego nie przyspieszać? Owszem, troszeczkę nasi wojownicy są troszeczkę do tyłu, ale jakoś z tym przeżyjemy. Niech tutaj będzie jeszcze jeden zbierać. Tam wszedł krytyk, nawet nie wiedziałem, że krytyki można tutaj włożyć, ale jak widać, można. Cyk, cyk. I muszę chyba uspokoić troszeczkę z naszymi wojskami? Nie, nie muszę, co ja gadam. Jak ja muszę się uspokoić z moimi wojskami, jak ja mogę spokojnie jeszcze tego pewnie w cholerę wyspałnić, pyk. Tutaj jeszcze jednego mele i mamy ostatni stot, który będzie po prostu na jeszcze jednego maga. Na pewno jakby leciały po prostu nietoperki. A teraz jedyne, co będę robił, to upgrade'ą naszego smoka, żeby on tam powiedzmy więcej mógł zrobić szkód na przodzie. Tutaj puszczam od razu kolejną falę, która będzie finałową falą. Teraz troszkę się wycofamy, żeby jak co on nie dostał wystarczająco damage, żeby go zabiło. Bo jeżeli on zginie, to chyba jest koniec gry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie, że wtedy gra uznała, że po prostu nie mam szans się bronić. I to, że smog z nią nie miał nic, żadnego na to wpływu, ale no wolę być wolę dmuchać na zimne, tak? Więc cyk, balista. Pyk, 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 tutaj wszystko niszczy. No ile tych Cerberusów biega? Ja to bym nazwał Cerberusem. Teraz tego tam je popalimy. Tylko wycofaj się od razu, dobrze. Mało hajsłem, ale szybka wygra. Powiedziałem, ja się rozpędzę, a to będzie leciało. Możemy sobie zrobić Genetic Modifier Tree lub Again Fish. Wydaje mi się, że to mogę zrobić, że to mi się bardziej opłaci, ponieważ wtedy będę miał więcej hajsu z tych wszystkich drzew, więc why the fuck not? Start city with more gold. Zrobimy sobie to. Chcę, żeby było dwa razy więcej golda z fontanny. Pomimo, że to jest słabe po części, to to zrobimy. To zrobimy. Zrobimy wszystko? Tak, zrobimy wszystko. Wyznaczmy naszą przygodę. Pyk, pyk, pyk. Cyk, pyk, pyk. Cyk, pyk, pyk. I cyk, pyk. I jeszcze jednego tutaj wędkarza, żeby nam te zbierał ryby. Teraz prosimy zbierać tylko pieniądze. Więc oczywiście zrobimy sobie jeszcze jednego gaderera oraz dwie tutaj jednostki pomocne oraz jeden mili, żeby oczywiście nam tutaj potrafił pomóc. Dostałem za to jednego golda. Wow. To, żebym się dorobił z tego przyspieszenia. Okej, tej szybko strzały niech atakują. Ten jaki wytrzymały. Abracadabra. Oczywiście abracadabarabara. Żeby nam szybko to wszystko przyspieszyć. Dawajcie. To jest strzały, to robimy więcej jednostek dystansowych. Potrzebujemy troszkę jednostek mili, ponieważ powoli zaczynamy nam tutaj umierać. A wtedy zacznie się syf na skrzynce. A tego byśmy nie chcieli zobaczyć. Więcej mili jednostek, teraz tego ulepszymy na wyższy poziom, żeby co on mógł pójść do przodu. Miał ten swój ogień. Teraz szybko balisty, ciach,
puszczam od razu kolejną falę, ponieważ się niczego nie boimy. Na górze zrobimy sobie więcej jednostek do zbierania wszystkich bajerów. Tutaj lecą już ulepszone nietoperki, więc trzeba oczywiście w nie też zainwestować troszeczkę strzał od balist. Robimy wyższy poziom naszego smoka, robimy troszeczkę więcej ziomeczków na górze od zbierania wszystkiego, aby na wypadek te wszelkie upgrade'y nie spowodowały u nas żadnego głodu, który nas zabije. Robimy sobie kolejne trzy upgrade'y na górze i teraz jak będzie kogokolwiek zabijemy, będziemy mogli robić wyższy poziom smoka, co spowoduje, że będą mogli z nim wyjść lekko do przodu. Możemy znowu użyć balist, żeby zlikwidować tych wszystkich przeciwników, które tu wychodzą i będziemy mieli tylko jeszcze jedną falę, nie, jeszcze dwie fale, nie wiem czy widziałem 2 na 3, może był taki błąd i na przykład dobrze czytałem, ale wolę tego powiedzieć, że byłem ślepy i przeczytałem z jakiegoś powodu źle, a nie, że znalazłem kolejny błąd gry. Okej, okay? Fale nam od razu przyspieszamy za 30 sekund przyspieszamy, to jest 5 golda, to jest strasznie duży skam, bo to za problem przeczekać 30 golda, przeczekać 30 sekund, zbierać sobie o wiele więcej golda i niech sama fala puści, zamiast po prostu właśnie robić coś takiego. No troszeczkę czuję się tutaj oszukany. Waj, puszczamy tutaj oraz balistę. Zrobimy sobie coś na górę potrzeba, w ogóle nie. Jest tyle tego wszystkiego, że nawet nie ma jakby możliwości, aby tam cokolwiek więcej się zbierało. Puszczamy na szybko falę naszą ostatnią, która ma 90 przeciwników. Puszczamy na początku balistę. Dodajmy sobie samych teraz jednostki zasięgowe, żeby oczywiście ten burst damage'u był większy. Tutaj palimy tyle, ile się da. I balista teraz, że pomogła nam jeszcze bardziej z tymi wszystkimi nietoperkami, które próbują tutaj jakoś przeszkodzić. Ale no raczej nie ma opcji na to, żeby cokolwiek nam tutaj się jeszcze wydarzyło, co mogłoby nas zakopać i zniszczyć. Dlatego spokojnie, śmiało mogę tworzyć sobie tyle rzeczy, ile chcę. I nic, a nic nie może mi grozić. I to jest kolejne, to jest to, co powiedziałem z Castle Woodward 2, co mi się w sumie mniej podoba, dzięki, że ta gra jest aż tak prosta. Owszem, jeżeli pójdziemy na medium, jest o wiele trudniej i ja nawet potrafię wygrać. Ale znowu, jeżeli pójdziemy na easy, to jest znowu za łatwo. Ja bym potrzebował takiego poziomu, który jest pomiędzy easy a medium, żebym mógł też troszkę starać, ale też żebym nie przegrywał. Bo tam jak na razie widzieliśmy, poleciałem dwa razy na medium, dwa razy przegrałem, więc cóż, to co można oczekiwać ode mnie. Zgaduję, że jest to wina tego, iż nie mam wojowników. Dlatego tym razem w końcu wydamy sobie na naszych wojowników oraz, że tańsze rozwijanie będzie smoka. Nie powiedzmy już to, że dwa razy więcej golda jest ze szczelania, ponieważ to jest useless. Wydałem bezsensownie tyle punktów, to żeby ten fountain cały dał więcej. No ale niech już tak będzie, okej. Zrobimy sobie więcej jedzenia. Nie, nie potrzebujemy więcej jedzenia. Potrzebujemy tylko jedzenia więcej golda, więc będziemy czekać na to, żeby było więcej drewno. Więc teraz robimy szybko to rozwinięcie. Mamy tańsze o 10 golda, jeżeli chodzi o naszego smoka. No i mamy teraz też mocniejsze naszych wojowników. Jeżeli dobrze ogarniam, też mogłem im dać, żeby więcej leczyli, ale to wydawało mi się już być takim czymś niepotrzebnym, szczerze mówiąc. Zrobimy sobie jeszcze jedną serię tych typów wszystkich. I teraz możemy zacząć sobie robić nasze wojska obronne. Nie wysyłam teraz smoka naprzód. Nie z tego, że boję się, że coś mu się stanie, bo się nie stanie naprawdę obronnie na 100%. O nie. What? Czemu oni dostają damage'u? Po prostu nie chciałem, żeby ten smok tracił życie na początku, ale widzę, że tutaj trzeba będzie pomóc sobie, bo oni dostają damage'a od balisty. Żeby oni dostawali tylko damage od magów? Chyba tak! Oni dostają chyba tylko damage od magów, więc to zaczyna się robić no poważny problem! Bo oni też wszystko przelatują! Halo, więcej magów! Więcej magów! Spokój! Spokój, spokój, spokój! Smok tutaj musi pomóc. Okej, okay. Nice. Dajmy sobie radę, dajmy sobie radę, dajmy sobie radę. Big balista, żeby oczy tam dostały z tyłu. I magowie w duchy, magowie w duchy, magowie w duchy, magowie w duchy. Holy Jesus. Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Okej, okay, większy poziom smoka, żeby chcą coś przytankować. I ciach, i dystansowe. I ciach, i dystansowe. I to jest szybko nasze balisty. Szczerze, że oni tak wysoko strzelają tymi magami. Bo zaczyna być wtedy problemem. A wyślij kolejną falę szybciej. Czemu? I pomyślcie, jakbym teraz poszedł na medium poziom. No, znowu bym dostał pupę za przeproszeniem. Za przeproszeniem, przeprosiłem, a to już powiedziałem, to pupa! Co się ze mną dzieje? Dupę. Dupę. Dziękuję. Dziękuję, że w końcu mogłem się uwolnić. Nie przesadzajmy, że ja muszę być aż tak bardzo family friendly, okej?
Znaczy nikomu nie przeszkadza, że jeżeli usłyszy na telefonie słowo dupa, to nagle jego mama przyjdzie z pokoju drugiego i powie: wyłączaj tego youtubera. No nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Przepraszam, jestem dzisiaj na takim jakimś dziwnym jakby... Nie, nie ćpam, żeby nie było zaraz, że coś ćpię, coś biorę. Jestem czysty od urodzenia. Jedynie energetyki biorę. To na mnie nie działa, tym bardziej, że to wziąłem akurat energetyk, który ma mniej energii, a więcej witamin. Ale naprawdę, jak jesteśmy dzisiaj na jakimś takim dziwnym humorku, który... Może to nazwany, odebrałem się nas pozytywnie w całej tej serii, kto wie? Kto tam może wiedzieć, co wydaje się za parę dni i jak będzie widoczny odbiór? Może to jest klucz do sukcesu, a może to jest klucz do porażki. Pojęcia, jednakże wiem, że wybijam smoka na wyższy poziom, a teraz więcej potrzebuję magów, ponieważ te duchy zaczynają nam tutaj zbyt się panoszyć, no co ja mam powiedzieć, no zbyt się panoszą i trzeba po prostu to zakończyć. 121 przeciwników będzie wylatywało. No nieźle, zobaczmy czy w ogóle smok może ich spalić. Smok może ich spalić, czyli jak co, jeżeli będę miał załadowany ogień, one napadają na blisko, mogę śmiało sobie zaatakować ogniem i ich po prostu zlikwiduję. No jeszcze nie wydaje mi się, żeby to była w ogóle opcja brana pod uwagę, ponieważ ilość ognia, które wylatuje od naszych magów, jest zbyt wielka, aby oni mogli tutaj gdziekolwiek po prostu w sumie przejść. Chyba że właśnie tak będzie jak teraz, że wszystkie kule ognia będą leciały zbyt wysoko i wtedy na przykład by do nas dociało, jednakże to nawet nie wystarczyło, aby to się po prostu stało. Więc teraz możemy tutaj czekać tylko i patrzeć, jak ta cała armia magów, które w sumie i leczą i palą, niszczą wszystko, co jest na ich drodze. Teraz mógłbym jeszcze użyć ognia, który by nam tutaj pomógł, więc podejdziemy z tym ogniem, przepalimy wszystko. Ile się nam dało? 3 przeciwników zostało, 1, 2, 1. GG. Mam nadzieję, że tych duchów będzie jak najmniej, ponieważ są naprawdę denerwujące, a ja mogę zrobić sobie wyżej większe drzewa, co mnie bardzo cieszy. Więcej gold na start, więcej tego, start w drugi level, cheaper army, mage, healing range, o! Tańsza armia, to mi się podoba. To jest nawet fajny upgrade, szczerze mówiąc. Nie ma duchów, ten ma strasznie dużo życia. Mówiąc całą resztą, 250 życia to jest strasznie dużo. A ile mieli HP w ogóle? Duchy 70. Okej, czyli 70, a 250 to jest duża różnica. Więc może być ciekawie. Ale wydaje mi się, że damy sobie radę. Pyk, pyk, pyk. Bo tańsze oni są te jednostki. Tak prawie nic nie zauważyłem, żeby się różniło. One były chyba za 10, te były za 15, te były za 20, jakoś tak? Czy ja coś mylę? Bo mogę mylić. Przyznaję się tylko, że mogę się pomylić w tym momencie, bo szczerze mówiąc nie pamiętam tych liczb w ogóle. Wydaje mi się, że na pewno wojownik spadł. Ale czy ta dwójka spadła? Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Ja się na tym nie znam. Teraz pytanie, co będzie najlepszą odpowiedzią na te bardzo twarde... Na tych bardzo fajnych przeciwników. Mogę zobaczyć, ile balisa walnie w takim razie. One były chyba po 33, dopiero co przypomniałem, że znamy tą liczbę, a nie, że zobaczymy, ile bije, bo wiemy, ile bije. Pyk! Abracadabra! Bo tutaj balista... O Jezus, to będzie... O, ale oni chyba zostają odpychani do tyłu troszeczkę przez to wszystko, więc wydaje mi się, że powinien to wszystko na spokojnie niszczyć w momencie, kiedy będą do nas podchodzić z tym wszelkim spamem dystansowych jednostek. Owszem, najpierw będą nas dość szybko niszczyć, jeżeli chodzi o melee jednostki, jednakże w momencie potem, gdy wystakuje sobie jednostki dystansowe, to one nie powinny mieć tutaj z nami szans. Okej, teraz muszę tam trochę do góry wspomóc, ponieważ widzę, że nasze zasoby troszeczkę zaczęły, widziałem, spadać w pewnym momencie, bo było pewnie za dużo ofensywy, która wszystko to zjadała. Ale teraz już powinien być git. I teraz ostatniego zrobimy maga. I wydaje mi się, że znowu jesteśmy w momencie, w którym nie da się w ogóle przegrać. Że to już jest taka armia, tak potężna, tak bardzo nastakowana ofensywą, że to jest po prostu niemożliwe, aby cokolwiek przeszło chociaż połowę tej mapy. Jedyną szansą to, że się wydarzy, to jest to, jeżeli by nagle moi łucznicy oraz nagle moi magowie zaczęli atakować tylko tą górną ścieżką, która by powodowała, że że jednak te jednostki zaczęły przychodzić, ale nie wydaje mi się, aby to w ogóle można było brać aktualnie pod uwagę. Owszem, te fale będą trwały o wiele dłużej, ponieważ trzeba dać więcej damage'a w nich. Jednakże ja mogę te fale sobie przyspieszyć. Czasami, nie zawsze, ale mogę. Troszkę do tyłu idziemy, troszkę do tyłu. Na razie mamy tutaj skrzynkę, nie musimy się martwić o to. O, jest duch.
Jest duch? Znaczy duch. Czemu ja powiedziałem duch? To jest nekromancer, bo jakiś czarodziej, coś w tym stylu, który nic w sumie nie robi, jak tak patrzę. Chyba, że on wytwarza te oczy. A on te oczy wytwarza, serio? Nawet nie wiedziałem, myślałem, że te oczy wytwarzałem przez te duże oczy. A to widać, że to ten mag wytwarzał te oczy. Ewentualnie może one wtedy wylatowały jako normalni przeciwnicy. A teraz po prostu on jeszcze dodatkowo je tworzy, jeżeli byłby spam normalnych ich spawnów tych dużych oczów od tych dużych kulek ocznych i jego, to może byłoby aż tego za dużo. Jednakże im więcej ich, tym więcej hajsu dla nas. A jak widać, ja na tego hajsu nie mogę wydać już, bo jednostki range są zbyt mocne w tej grze na poziomie easy. Nie da się ich zniszczyć w momencie, kiedy zaczną ten swój spam. Ewentualnie jakby teraz może mieli łuczników, którzy patrowali gdzieś stąd, o właśnie. Jeżeli oni zaczęliby spamować na normalnym poziomie, to raczej by mogli to przejść. Na tym poziomie z ilością magów, która tutaj leczy nasz przód, jest to praktycznie niemożliwe. I dodam jednego właśnie Melasa, ponieważ on był widać tutaj genialnym przykładem tego, że pomimo iż niekoniecznie jest to jednostka, która jest jakaś najlepsza, to z ilością magów, którą posiadamy, ona potrafi przyjmować damage i się z niego wyleczyć. Przyjmować i się wyleczyć, przyjmować i wyleczyć, co powoduje, że mamy jakby darmową skrzynkę na samym przodzie naszej armii. Przydają się coś? Przydają. Tylko trzeba po prostu odpowiednio wstawić ich na swoją pozycję. A cwaniak jest od tego, aby zweryfikować to wszystko, użyć najgłupszych taktyk i dopiero pokazać, co jest najlepsze. Co nigdy nie pokazuje, ponieważ wy tworzycie zawsze lepsze taktyki według komentarzy, że to tak, i tak, tak, i to zrobiłem na 100%. A ja zawsze jestem tym najgorszym. No ale takie życie youtuberów. Zawsze są tymi najgorszymi i każdy z komentarzy wie więcej niż oni. Więc ja tylko wystarczy mi, że klęknę. Powiem wam, pokazałem wam najgłupszą taktykę. Teraz pokażcie mi najlepszą. Jestem ciekaw, ile osób na siłę przeszło tą gierkę na hardzie. Jestem ciekaw, czy jest achievement, albo czy będzie achievement za przejście tej gry na hardzie. Bo jeżeli tak jest, to wydaje mi się, że mógłbym zrobić odpalenie każdego levelu na hardzie, kliknięcie jedynki, odpalenie każdego challenge'u na hardzie, kliknięcie jedynki i wtedy zrobiłbym sobie achievementy, które nie byłyby tak łatwo do zdobycia, bo zgaduję, że ta gierka będzie spatchowana kiedyś. Ale według tego, że gra będzie rejestrować, że zrobiłem te challenge i level na hardzie, to będę miał achievementy na Steamie. Lubię achievementy, nie jestem achievement hunterem. Nie mogę sobie tego powiedzieć o sobie, bo to byłoby kłamstwo. Jednakże w momencie, kiedy mam cel w grze, nawet w postaci achievementa, gra mi się zdecydowanie przyjemniej niż coś, co tego achievementa nie ma, tylko muszę sam sobie wyznaczyć cel. Przykładowo, przepraszam, że teraz będę jadł czekoladkę. Ale przykładowo załóżmy Diablo, trójeczka. Gierka mi się strasznie, ale co w ogóle, osobnie wiem, który powiem, że lubi Diablo. Ale dla mnie Diablo, trójka, na przykład kończy się na skończeniu fabuły, czyli tam zabić tego Diablo i tak dalej w tej finałowej walce. Dla większości graczy Diablo, tam dopiero zaczyna przygoda, ponieważ wchodzi się na jakieś tam dodatkowe mapy, rifty i tak dalej, które się robi w nieskończoność praktycznie i dochodzi gdzieś najdalej. I dla mnie tam nie ma celu. Dlatego ja na przykład w Diablo skończyłem na przejściu Diablo, koniec. Ja już nie grałem. W Path of Exile to samo. Jest finała walka z bossem. Zrobię to wszystko. I ja na tym kończę, ponieważ uważam, że przeszedłem gierkę. A zapalni gracze będą przechodzić dalej, tam dalej swoje mapki czy coś w tym stylu, ponieważ uważają to za za final war? Czemu? Uważają to za cel, a ja nie mam to za cel. Taka szybka informacja na temat troszeczkę mojego życia. Ogólnie zrobiłem sobie teraz totalnie inne rozpoczęcie gry niż za każdym razem, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak to może wyjść teraz. Nie przyspieszam, to jest pewne. Znaczy, ja na pewno informacja, ja na pewno tego nie przyspieszę teraz, ponieważ wiem, żebym się coś wkopał. Gaderera potrzebuję, żeby zbierał tam co najszybciej te rzeczy. Pyk. Okej, niech tam wszystko kopią, zbierają i tak dalej.
Gaderer nie chce pochodzi. I teraz będziemy mieli dużo hajsu. Teraz zaczynamy od razu od spamu dystansowych jednostek. Bo to one będą nam tutaj zdecydowanie potrzebne, żeby to wszystko zlikwidować. Tamcie tego będzie miało na chwilę przyblokować przód. Tutaj szybko balisty, niech zatakują. Smok na wyższy poziom. Teraz tamtych trzeba wzmocnić, tu. Dawaj, 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 utrzymuj się ile możesz. Utrzymuj się ile możesz, no nie utrzymałeś się zbyt dużo, ale i tak byłeś dzielnym wojownikiem. I tak byłeś dzielnym wojownikiem. Na pewno dzielniejszym niż ja bym był kiedykolwiek. Pyk, pyk. Dawajcie, pyk, pyk, balista. Pyk, pyk. Na górze potrzebujemy pomocy, żeby miało więcej nam życia i tak dalej. Dawajcie, atakujecie, atakujecie, zaraz się odbijemy, zaraz się odbijemy. Pyk, 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 balista. Pyk, 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 pyk. Oj, oj, oj. Tutaj poszła tragedia, tutaj poszła tragedia, zaczyna się robić tragedia. Wycofujemy się troszeczkę. Za skrzynkę, za skrzynkę. Balista. O nie, duchy idą. Czyli ja dużo mam łuczników w takim razie. Będę zdecydowanie za dużo łuczników. Ale puszczam razy kolejną falę. Bo czuję się na siłach. A bo zbyt dużo przeciwników i tak nie wyszło od nich, widzę. Dawaj, dawaj, dawaj. I to oczka tutaj też denerwują. Bo one też blokują, powiedzmy, te wszelkie strzały, które wychodzą. Pyk. Dobrze, balista trafiła akurat przed spawnem oka. Jak to wygląda sytuacja, naszym ciemie jest spokojnie, mogę sobie wszystko na razie, jak widać, rozwijać. Bez żadnego większego problemu. Balista. Teraz tak, czy będę potrzebował w ogóle mili jednostek? Będę potrzebował mili jednostek. Czemu będę potrzebował mili jednostek? Znaczy, jeżeli mi zabijemy, no to zmienię to na dystansową, ale te potrzebuję. Są łucznicy. Więc jeżeli bym dopuścił do tego, żeby mili jednostki zniknęły, to wtedy nasze strzały by zaczęły atakować nam jednostki dystansowe. To skończyłoby się oczywiście tragedią w postaci śmierci natychmiastowej na tylnej linii naszego wojska. Nie możemy tego dopuścić. Ogólnie pójdę sobie z ogiem. Pyk. Dalej mnie interesuje jedno rzecz. Czemu to jest nazywane Final War? Skoro są jeszcze dwa levele do zrobienia. Czyżby tamte levele były levelami bonusowymi, dlatego co dlatego nie są nazwane tamte Final Warem? Coś w tym stylu? Nie wiem. Nie wiem, teraz balista. Cyk! Bum! Ajajaj. Z czymś mi się kojarzą ci wojownicy, w sensie nie chodzi na to samą gra. Znaczy, że na pewno dochodzi mi jakąś grę w tym stylu. Tylko graficznie mi kogoś przypominają. Ja bym w jakiejś grze już ich kiedyś widział. O, nie chcę, nie chodzi mi o grę, ale mówię, że w jakiejś grze bym ich widział. Nie wiem, mam jakieś déjà vu, jakbym je gdzieś widział. Tylko nie jestem w stanie określić w jakiej grze, w jakim typie gry, cokolwiek. Po prostu jak mi się z czymś kojarzyły, jakby coś oznaczały. Ale nie wiem co. Totalnie nie wiem co. I nie rozumiem tego. Okej, okay, ogień. Okej, okay, przepalone. Wycofujemy. Wydaje mi się, że smok działa tylko i wyłącznie na właśnie tej zasadzie, że mogę lecieć, podpalić i to jest wszystko, co ma zrobić. Bo nie czuję jakiejś większej wartości, którą mógłbym wyciągnąć ze smoka. Może jestem dziwny, ale tak mi się wydaje. Ewentualnie mógłbym wsadzić na przodzie właśnie jako mini. Tylko boję się, że jeżeli on ginie, to ginie mi, znaczy to przegrywam całą gierkę, więc nie chciałbym po prostu się wchrzanić gdzieś na przód, na przykład. Po czym okazałoby się, że on zginie, tak? Więc wolę, żeby on sobie stał z tyłu gdzieś i ewentualnie właśnie podlatuję nim, żeby podpalić, niż jeżeli bym miał go używać jako swój frontlane. 250 przeciwników prawie mam do pokonania. Z czego widać, że są magowie, którzy skrzeszają oczy, czyli będzie ta liczba rosła, spadała, rosła, spadała, rosła, spadała. To będzie pojedynek, w sensie to będzie długa fala. Bo dlatego jest to Final War. Aha, ten smog w ogóle nawet ich nie pali. Okej, okay. Tutaj szybko balista. Zobacz, ta liczba w ogóle nie leci prawie w dół. Tak strasznie po... Co to idzie? Czy to jest nazwane Final War, bo to jest jakiś boss? Holy Jesus! Holy Jesus! Kto to będzie zadał? Ile on mi walnie? Czy on może stać na przodzie? Czy on może stać na przodzie? Nie może stać na przodzie. To jest tragedia. Więcej dipsa, czat! Więcej dipsa! Może teraz może stać na przodzie, może teraz będzie mnie leczyło. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dawajcie, stój tam na przodzie, stój tam na przodzie. Pal go. Nawet go leczą, ale nie aż tyle, ile by wystarczało, żeby to wygrać. Kurna no! Jego wyleć, a nie siebie!
Co to ma do jasnej ciasnej być? Wydaje mi się, że tu muszę spamać jednostkami mili po prostu. Żeby on nie szedł do przodu. Napal? Balista? Spamujemy zaraz tymi jednostkami na mili, żeby podchodzili. Mam w cholerę dużo golda, więc mogę na to pozwolić. Wycofamy się. Balisty? Dawajcie, go, go, go! Tracimy jednostki dystansowe, więc trzeba też je dobudowywać, tak? Wycofujemy się. Balista. Ogień. Okej, mamy to. Mamy to bez żadnych większych problemów. Żartowałem z tym, że są jakiekolwiek problemy. Let's go. Teraz tylko oczy tam trzeba wyczyścić. Tutaj będą cały czas pewnie wylatywały w dość szybkim tempie. I żadna jednostka już wydaje mi się nie wyjdzie jako normalna. To miałby tylko oczy, które miałby blokować jakby pociski, które lecą w niego. Ale tak naprawdę nic innego miały nam tutaj nie produkować. Oprócz jakby bycia barykadą. Okej, wszystko ładnie przypaliliśmy, jeszcze raz sobie balistą walnę. I uwaga, wygraliśmy. Teraz... Czyli wygraliśmy, to jest koniec! Click to launch fireworks, okej. Wow. Wow. Dwie rakiety. Niebieska, żółta, koniec. Koniec fireworków i to się wszystko skończyło. Credits, Greg, Tio, Chuck, Sedok i Domo. Dziękujemy wam za tą przygodę z Castle Woodward 2. Będę z nimi szczery. Mówcie co chcecie. Będę z nimi szczery. Endless Waves, okej, czyli tutaj nie ma jakby sensu co robić. Będę szczery. Przyspieszyli troszeczkę tą gierkę z produkcją. Castle Woodward 1 było o wiele łatwiejsze. Ale tutaj też się nawet dobrze poławiłem, więc też nie będę aż tak bardzo narzekał. Jedyne teraz co mogę zrobić, win campaign on normal difficulty to unlock. Czyli muszę być to, wchodzić tak, wziąć jedynkę. Czyli teraz, zobaczcie co mogę zrobić z tą całą grą. Całą grą mogę zrobić tak, tak, tak. Możemy całą grę wygrać. Wygrajmy całą grę. To jest pierwszy i chyba ostatni moment, kiedy wygram wam kiedykolwiek jaką grę. Na maksymalnym poziomie trudności. I nawet się nie spocę. Nawet się nie muszę starać. Pytanie tylko, czemu to zostawili? Czemu to jest wciąż w grze? Czemu w ogóle to wyszło? Z taką możliwością, takim w sumie bugiem. No nie oszukujmy się, to jest bug. O, jeżeli dobrze mi się wydaje, to ja przez to, że tak to robię, mam teraz cholerę dużo gemów. Zresztą nie widzę, żeby gemy mi dawały. Więc może gemy nie działają. Ale chcę zobaczyć, co jest po prostu tym ostatnim levelem. Chcę wam pokazać, co jest tym ostatnim levelem. Bo zgaduję, że tam coś jest, jeżeli przejdziemy na przykład całą grę. No wiesz, nawet Endless Wave mogę zrobić, kliknąć jedynkę. Click here to launch fireworks. O, zobaczcie, więcej teraz było fireworków, więc nice. Ale tu jeszcze nie jest koniec gierki, bo jeszcze tutaj trzeba zrobić. Teraz mam chyba wszystko zrobione. Tych leveli. Więc teraz trzeba zrobić challenge. Czy challenge będą działały w ten sam sposób? Oczywiście, że będą działały w ten sam sposób. Mamy jeszcze dodatkowe gwiazdki. I mamy taki jakiś dodatkowy jeszcze dźwięk przy tym wygraniu. Więc go. Come on, szybciej. To jest wręcz głupie, że to tak działa. Przecież tu jeszcze nie mam gwiazdek w tym. Bo teraz już nie mogę patrzeć na to, na logo, tylko muszę... Nie, co zacząłem. Quit. Quit. Restart. A, nie mogę wyjść, okej, czyli jedynka to jest wyjście, które bardziej działa niż wyjście normalne, okej. Tu. Teraz tu. Tu. To musi być level, który będzie odblokowany za challenge, takie mam przeczucie. Że tu jest level za przejście 1, to jest level za challenge. No bo czemu miałby w takim razie być te challenge i czemu miałby być jeden level, którego nie ma? Pyk. Tu. Teraz tu. Teraz tu. Teraz tu. Mamy wszędzie gwiazdki? Mamy wszędzie gwiazdki. Ten level się nie odblokował. Mamy wszelkie upgrade'y, które mogłem. Shop. Mamy drzewo na maksymalnym poziomie. Teraz zrobimy sobie jeszcze jedzonko. I teraz... Czegoś nie widzę może. Może gdzieś gwiazdka jest, której nie widzę. Czyli jak ten level blokować? Może tu trzeba wejść. Three times trouble. Odmówię, że wejdę i kliknę jeden. Tak jest. Wygrałem level, który się nie da wygrać bez Endless.
Jest! Mamy 17 level. Sandbox, o Boże, sandbox. Serio, sandbox. Czyli możemy robić wszystko, co chcemy, które mogę wygrać tak samo. W challenge'u też mogę wygrać. Ladies and gentlemen! Castle Woodward 2 speedrun 100%. Wszystkie challenge, wszystkie levele, wszystko zrobiłem na... Kto jest lepszy ode mnie? Nikt! Tylko tak zrobiłem. Więc to ma tyle, jeżeli chodzi o tą przygodę. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje, wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Czegoś, cokolwiek. Siemanko, peace, yo! No jaws, I'm turning to an asshole.